Perspektywa powietrzna. Proszę Państwa, czy tutaj czujecie przestrzeń na tym zdjęciu? Pytanie jest podchwytliwe. Chwila przerwy na zastanowienie i no pewnie tak. Co nazywamy w tym obrazie pierwszym planem? Wszystko, co jest ciemne, czyli ten niewielki pagóreczek z jakimiś tam przedmiotami, zaraz będziemy je oglądać, z tymi ptakami i drzewo. To jest pierwszy plan. Blisko i ciemno. Ciemna plama. A w perspektywie linia horyzontu, poniżej linia drzew, budynki, bardzo rozbielone, bardzo jasne. Nazywamy to rozbielenie, no jedni mówią za mgłą, a mówimy na to perspektywa powietrzna, bo w obserwacji świata zauważyliśmy, że są takie dni, że jak patrzymy w perspektywę, w dal, to co jest dalej jest rozjaśnione. I tutaj w ten sposób możemy zasygnalizować, że te budynki tam, one są daleko i są rozjaśnione. Także na pozór nie ma głębi, jest to zupełnie inne przedstawienie głębi obrazu, przestrzeni w obrazie. Jeszcze o stronie technicznej. Czarno-białe zdjęcie wymaga kontrastu, czyli muszą być takie obszary, gdzie będzie głęboka czerń i takie obszary, gdzie będzie biel, tak jak tutaj te budynki. Jeżeli nie uzyskamy takiego kontrastu między najjaśniejszym i najciemniejszym, to zdjęcie będzie źle wyglądało, będzie wyglądało mdło, bez tej iskry, bez tego ognia, bez tego kontrastu. Tutaj mimo, że obszar szarości jest na całej powierzchni, ta biel jest taka maleńka, jest to poprawne zdjęcie. Kompozycyjnie asymetria, którą wychwalam wobec, no i te krukowate, które tutaj chodzą i pilnują tego całego bałaganu. Nie, to są kamienie chyba. Na szczęście myślałem, że to są jakieś śmieci, jakieś wysypisko, jakieś coś, ale to pod drzewo rzuca się kamienie, pewnie zbieramy z pola. O, tu jeszcze sroczki są. Jedna, druga, trzecia, cała banda srok i tam świat ludzi. Bardzo fajne zdjęcie, bardzo takie zastanawiające. Tu odrobinka przyrody, a tam gdzieś cywilizacja i smog nad miastem, nie? Bo czuję się tutaj to zamglenie takie bardzo, bardzo duszące. Na Kraków, na świecie.